W tym filmie chciałbym, żebyśmy zastanowili się, co oznacza pojęcie i słowo przeciwny, a dokładniej liczba przeciwna do jakiejś innej liczby. Narysujmy sobie oś liczbową i nanieśmy na niej jakieś liczby. Niech tutaj będzie 0. Jeżeli będziemy przesuwać się w prawo od 0, to będą tutaj liczby dodatnie. 1, 2, 3, 4, 5. A jeżeli będziemy przesuwać się w lewo od zera, to tutaj będą liczby ujemne minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Możemy oczywiście tak w nieskończoność. Oś liczbowa nie ma końca w żadną stronę. Wybierzmy sobie którąś z tych liczb, na przykład 3. Jaka będzie liczba przeciwna do liczby 3? Liczba przeciwna to taka liczba, która jest tak samo odległa od zera, ale leży po drugiej stronie zera po stronie przeciwnej. 3 to 3 w stronę dodatnią, w prawo od 0. 1, 2, 3. A liczba przeciwna też leży o 3 od 0, ale w lewo. 1, 2, 3. Czyli liczba przeciwna do liczby 3 to minus 3. Rozpiszmy to sobie w tabelce. W jednej kolumnie liczba, w drugiej kolumnie liczba przeciwna. I właśnie powiedzieliśmy sobie, że jeżeli mamy liczbę 3, to liczba do niej przeciwna to minus 3. Co będzie, jeżeli nasza liczba z pierwszej kolumny, do której szukamy liczby przeciwnej, będzie ujemna? Powiedzmy, że mamy minus 4. Jaka liczba jest liczbą przeciwną do minus 4? Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i zastanowienia się nad tym samodzielnie. Ok, zróbmy to teraz razem. Minus 4. Jest tutaj, znajduje się w odległości 4 w lewo od 0. 1, 2, 3, 4. Czyli liczba przeciwna będzie się znajdować o 4 w prawo od 0. 1, 2, 3, 4. Czyli będzie to plus 4. Mam nadzieję, że widzicie już tutaj powtarzający się schemat. Liczba przeciwna do jakiejś liczby będzie liczbą z przeciwnym znakiem. Jeżeli tu mamy plus 3 to liczbą przeciwną do niej będzie minus 3. Jeżeli tu mamy minus 4, to liczbą przeciwną będzie plus 4. Można sobie pomyśleć tak, liczby do siebie przeciwne mają tę samą wartość bezwzględną, ale mają przeciwne znaki. Albo inaczej, jeżeli dana liczba leży na osi po prawej stronie od zera to liczba przeciwna do niej będzie leżała w tej samej odległości po lewej stronie od zera. Jeżeli dana liczba leży po lewej stronie od zera, to liczba do niej przeciwna będzie leżała w tej samej odległości po prawej stronie od zera. No to zróbmy ostatni przykład. Jaka jest liczba przeciwna do liczby 1? Jedynka leży w odległości 1 na prawo od zera, czyli liczba do niej przeciwna będzie leżała w odległości 1 na lewo od zera, czyli będzie to minus 1. Inaczej można tak, jedynka jest dodatnia, a żeby otrzymać liczbę przeciwną, musimy zmienić znak na przeciwny, czyli znak z plusa zamieni się na minus, czyli będzie minus 1.